mimo wygranej przed miesiącem marcem pierwszego roku. W rewanżu u siebie trener Marcin Brosz nie eksperymentował, ale postawił na najsilniejszy skład, z Igorem Angulo, Damianem Kondziorem czy Rafałem Kurzawą w wyjściowej jedenastce. Gospodarze zaczęli tradycyjnie, od ataków i już wewnętrzny 4. Minucie celnie uderzał Szymon Żurkowski. Radosław Janukiewicz był jednak na miejscu. Lider pierwszej ligi nie zamierzał się jednak tylko bronić i kilka minut później był bliski wyrównania, kiedy to po dobrej wrzutce z prawej strony w wykonaniu Jacka Podgórskiego do piłki nie zdołał doskoczyć Emil Drozdowicz. W 15 roku. Minucie dali o sobie znać środkowi obrońcy Górnika. Po strzale głową Dani Suareza dobrze interweniował Janukiewicz, a w chwilę później mocno i celnie trafił również głową Mateusz Wieteska, ale piłka wylądowała na poprzeczce. Kilkadziesiąt sekund później bramkarz Chojniczanki popisał się kolejną znakomitą interwencją, wybijając futbolówkę po celnym uderzeniu głową Suareza. Zabrzanie atakowali, mieli optyczną przewagę, ale nie potrafili tego udokumentować bramką. Z drugiej strony dobrą okazję miał Bartosz Skowron, a Adam Ryczkowski uderzał z dystansu obok bramki. Górnik miał swoją okazję wewnętrzny 39. Minucie, ale po prostopadłym podaniu Kurzawy spudłował Wolsztyński. Pierwsza połowa zakończyła się bezbramkowym rezultatem. Zaraz po przerwie bramkę powinien był zdobyć, po kolejnym dobrym dośrodkowaniu z rzutu wolnego Kurzawy, lewy obrońca Michał Koj, ale Janukiewicz sobie znanym sposobem sparował futbolówkę. W 55 roku. Minucie szczęście mieli Górnicy, kiedy to po precyzyjnym uderzeniu Podgórskiego zza pola karnego piłka wylądowała na słupku. 5 minut później z wolnego precyzyjnie trafił Krzysztof Danilewicz, ale Loska złapał piłkę. W 63 roku. Minucie było już 1-0 rok dla jedenastki z Zabrza. Skowron nie dość dokładnie i daleko wybił piłkę, doskoczył do niej Kurzawa i płaskim strzałem zaskoczył bramkarza z Chojnic. To pierwsza bramka w tym sezonie, króla asyst, ekstra klasy, ma ich na koncie 15. W 70 roku. Minucie pomocnik Górnika zdecydował się na strzał z prawie 30 metrów. Piłka po atomowym uderzeniu Kurzawy wylądowała jednak na słupku. Zaraz potem było już 2-0 rok dla lidera ekstraklasy. Z prawej strony dobrze dośrodkował Adam Wolniewicz, futbolówka trafiła pod nogi Wolsztyńskiego, który mimo asysty obrońcy, zdołał zdobyć bramkę. W końcówce, zabójcza, kontra Zabrzan przyniosła im kolejne trafienie. Kurzawa zagrał do Żurkowskiego, a ten w sytuacji sam na sam nie dał szans Janukiewiczowi. Ostatecznie skoczyło się na 3-0 rok dla jedenastki z Zabrza. Górnik awansował do półfinału Pucharu Polski po raz pierwszy od 2001 roku. Swojego rywala pozna w środę wieczorem.
Hidrogen.